Setki wiernych w kościele, tysiące przed telewizorami. Telewizja Imperium ruszyła z regularną transmisją na żywo mszy świętej celebrowanej w Gliwickiej katedrze. Kostki sześcienne, ośmiościenne, dwunastościenne. Każda z nich kolorowa i trudna do ułożenia. Jak to wyglądało w Gliwicach? Setki wiernych podczas niedzielnej mszy świętej w obiektywie kamery. 23 lutego telewizja Imperium po raz pierwszy na żywo transmitowała przebieg mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Gliwicach. Dobiega końca ta niedzielna Eucharystia. Myślę, że to szczególna dzięki temu, że także wielu spoza tego miejsca mogło duchowo łączyć się z nami. Chciałbym gorąco, serdecznie podziękować za tą inicjatywę telewizji Gliwickiej, telewizji Imperium, szczególnie panu Czesławowi Lewickiemu, prezesowi tej telewizji. Bóg zapłać wszystkim, którzy zaangażowali się w to, by rzeczywiście i taka forma duszpasterstwa mogła od tej niedzieli tutaj być też naszym szczególnym udziałem. Zainteresowanie było takie, no takie niedowierzanie, czy to naprawdę, czy to jest rzeczywiście właśnie bezpośrednia transmisja, no ale no tak potwierdzano. Po południu były przynajmniej takie dwa telefony bardzo miłe, nie? No proszę księdza, to teraz już będziemy mieli okazję oglądać również w telewizji mszę świętą, czy jakieś tam właśnie wydarzenia religijne. No szczególnie dla ludzi chorych, czy ludzi starszych, którzy fizycznie być nie mogą, wręcz jest to możliwość zadośćuczynienia temu obowiązkowi, jeśli by w sposób taki bardzo otwarty, za pośrednictwem współczesnych mediów, no po to też to mamy dzisiaj, więc myślę, jest to jakaś tam forma ewangelizacji. No kiedyś szli i głosili i musieli zdzierać sandały, natomiast no dzisiaj jest to jakaś forma ewangelizacji. Dla nich jest to również zadośćuczynienie. Natomiast każdy inny, no może sobie jeszcze coś, to tak jakbym doczytał, gdzieś jeszcze czegoś posłuchał, jakiegoś komentarza, na pewno nie ma to zastąpić formy fizycznej obecności, ale duchowa łączność, no ma na pewno jakiś wymiar fajnego rozwoju, także religijnego, duchowego. Chociażby to, no ktoś będzie spoza parafii, będzie miał okazję przeżyć tą liturgię, czy przeżyć rzeczywiście tutaj Słowo Boże, kazanie, no bo to będzie znowu coś innego, będzie z tego miejsca bardzo konkretnego, przez tych ludzi gdzieś tam kreowane. W miniony weekend w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach przy ulicy Chorzowskiej odbywał się ogólnopolski turniej w układaniu kostki Rubika na czas. Śląska Liga Speedcubingu wystartowała w 2013 roku. W pierwszych zawodach udział wzięło około 150 osób. W Gliwicach pojawiło się wielu pasjonatów logiczno-zręcznościowej zabawki. Dzisiaj układamy kostkę Rubika na czas, standardową kostkę oraz 12 innych konkurencji. Układamy kostki od 2x2 do 7x7, to są te zwykłe kwadratowe, tylko różnią się ilością warstw. Oraz Pyraminx, Megaminx, to są takie kostki 12-ścienna i czworościenna. Kostka znaleziona w szufladzie, czy też kupiona specjalnie do nauki. W jaki sposób można zarazić się sympatią do kolorowego sześcianu? U mnie zaczęła się bardzo standardowo, ponieważ pewnego pięknego dnia kolega przyniósł kostkę do szkoły, a ja powiedziałam, wow, jak to możliwe, że ktoś coś takiego układa? No, nauczyłam się układać bez kostki. Obejrzałam masę filmików na YouTubie i tak dalej. No i pierwszą kostkę ułożyłam 31 grudnia 2012 roku, właśnie w Sylwestra. Czasami tam potrafię 3 godziny spędzić, a nawet 6, ale to jak jest nudny dzień i pada deszcz na przykład. Tato miał w domu i ja ją tak układałem, a później się tym zainteresowałem. Tak w zasadzie z nudów nauczyliśmy się układać kostki, żeby coś można było porobić w przerwie między wykładami albo na wykładach, tak nawiasem mówiąc. Natomiast no, on się w to nie wciągnął, a ja pojechałem z ciekawości na pierwsze zawody. No i ta atmosfera tych zawodów była tak dosyć pozytywna, ludzie bardzo otwarci i to mnie wciągnęło. Układanie kostki Rubika wygląda na dobrą zabawę i uczestnicy tych zawodów twierdzą, że tak właśnie jest, ale to również jak najbardziej poważny sport. Na gliwickich zawodach udało się pobić rekord.
z zawodów na zawody non-stop jest jakiś rekord. Dzisiaj Jonatan Kłosko to jest mieszkaniec Czerwionki Leszczyny. Ustanowił rekord Europy 3 sekundy 81 setnych na ułożenie tego wariactwa. Ja szczerze powiem, ułożyć to umiem, ale zajęłoby mi to pewnie z minutę. Pobiłem rekord Europy w konkurencji SQ. To konkurencja, która została wprowadzona 1 stycznia tego roku. Nauczyłem się właściwie głównie z internetu. Najpierw układałem normalnie, ale bardzo szybko dowiedziałem się o zawodach, o speedcubingu, układaniu na czas i zacząłem dużo ćwiczyć, uczyć się nowych metod. Zabawka logiczna wynaleziona przez Węgra Erno Rubika 40 lat temu do dzisiaj cieszy się popularnością wśród młodych i starszych osób. Udowodniono, że do ułożenia kostki wystarczy około 20 ruchów. Nie pozostaje nic innego, jak spróbować swoich sił w tej niełatwej zabawie. Choć to dopiero druga połowa lutego, na dworze prawdziwa wiosna. Sprawdzamy, czy na targowisku miejskim ze względu na uroczą pogodę ceny stopniały. Na targu jest dużo drożej jak w sklepach. Dużo drożej? Dużo drożej. Dlaczego pan przychodzi tutaj? No przychodzę, bo mam świeży towar, ale jest drożej. Tak, niektóre rzeczy są droższe. Naprawdę? Naprawdę. Aha. Bo na przykład jabłka, które są w sklepach 2,52, tu są 3, no ale są lepsze, ładniejsze. Zależy, co kto lubi. Zauważyła pani, że jakieś znaczące zmiany w cenach na targu przez tą zimę, której właściwie nie było? Powiem pani, że nie. Tak rzadko jestem, że nie wiem jak na targu, ale i tak jest bardzo drogo. Też po jajka chodzę, tutaj owoce. No mandarynki są dużo tańsze i faktycznie dobre. Zależy, co się kupuje. A to różnie. Od złoty 50 do 2,50 w tych granicach. A ceny bardzo się zmieniły w przeciągu ostatnich lat? Powiedzmy roku, może tak. W przeciągu roku absolutnie. Myślę, że są takie same. W tamtym roku poszły w górę ze względu na zimę, jaka była taka niekorzystna. Później się utrzymały i do tej pory są takie same. Nie popatrzałam tak na owoce, kupowałam. No to tak zawsze kupuję. Co drożej, taniej? No tak samo. Tak samo? Tak samo. Kupowałam tak samo tydzień temu pomarańcze i to jest to samo. Wygląda na to, że na nowaliki i wiosenne obniżki cen warzyw czy owoców musimy jeszcze poczekać, podobnie jak na kalendarzową wiosnę. Ta przyjdzie do nas dopiero 21 marca.